Mając swoją gospodarkę bądź wiedząc, jak wygląda takie zajęcie, nie da się przeoczyć pewnych niezmiennych w zadaniach swoich zwierząt. Krowy i kozy dają mleko. Kury, kaczki, gęsi dają jajka, a jak trzeba to idą na rosół bądź inny przysmak. Byki robią cielaczki, a wysłużone razem ze świniami i innym inwentarzem do tego przeznaczonym idą na ubój. Ale nie każde zwierzę jest przeznaczone do produkcji bądź na rzeź. A jak to słusznie zauważyła gospodyni z podlaskich Laszek Emilka, ktoś musi dawać mleko, żeby ktoś mógł je pić. I o ile oczywiste mogłoby być, że ktoś, kto nie ma żadnych zwierząt, chce mieć jakieś z nich, o tyle mając spory inwentarz i dobierając do tego zwierzęta, które nie tyle nie dają, a jeszcze zużywają zebrane zasoby, trzeba przyznać, że hodowla to nie mus, a pasja. I widać, że właśnie zwierzęta dla Emilki są zajęciem, które lubi, a nie robi, bo musi. W tym odcinku to tyle, dzięki za odtworzenie i do usłyszenia w kolejnym.